Zaraz zobaczycie. O, jedzie, jedzie. Pedro, a może w nogach on ma jakieś złoto? Nawet nie wiesz, że jesteś bogaty. Z nas w sejfie trzymali w stole. W nodze. Były spóźnienia, były. Oczywiście, że były. Nigdy sama osobiście nie siedziałam w takim pendolinowym w Polsce i nie jechałam. Kwiaty były wszystkie obeschnięte i te kwiaty po prostu spadły. Witam wszystkich serdecznie, to Polka w Niemczech. Dzisiaj witam się z wami już z Niemiec. Ze swojej jadalni przy swoim nowym szklanym stole. Oczywiście pokażę wam, jak montowaliśmy ten stół, bo nie było tak prościutko. Niby zwyczajny stolik, ale wymagał jednak dużo od nas wysiłku i główkowania, w jaki sposób go zamontować. No dobra, ale o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Przyjechałam do Niemiec i od razu wpadły mi nowe wiadomości do ucha na temat nowych biletów, które będą, słuchajcie, obowiązywać od kwietnia lub od 1 maja. Jak funkcjonuje tutaj kolej w Niemczech? Czy ludzie często podróżują pociągiem, czy może nie? Jak to właśnie wygląda? Powiem wam, że rząd federalny wprowadził w zeszłym roku taki bilet za 9 euro. I bardzo dużo osób zaczęło podróżować pociągami wtedy, łącznie ze mną. Sama kupiłam też bilet, nawet nakręciłam jeden filmik, jak jedziemy na takim bilecie do Stuttgartu. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście zachęcam, wejdźcie sobie i obejrzyjcie naszą podróż pociągiem do Stuttgartu. Ale jeszcze wracając, wtedy jak kupiliśmy ten bilet i wyruszyliśmy w taką podróż, to powiem wam szczerze, że było bardzo tłoczno, bardzo dużo osób jechało takim pociągiem. I co się okazało? Że właśnie przez to, że te bilety były w bardzo dobrej cenie, bo 9 euro na miesiąc to jest po prostu jak za darmo, więc bardzo dużo ludzi przestało używać, jeździć swoim środkiem lokomocji, samochodem i przerzucili się na pociąg. No i przez to, że nie było dodatkowych podstawionych pociągów, to tych ludzi nagromadziło się w tych pociągach i powiem wam szczerze, że fajnie, że możemy tanio pojechać w jakieś tam miejsce, ale z drugiej strony nie jest to fajne, że jedziemy w ścisku, że jest pełno tych ludzi, że nas obijają. I to powiem wam szczerze, że dla mnie osobiście to był wielki minus. No i teraz co się dzieje? Osiągnęli wielki sukces, no bo bardzo dużo osób zrezygnowało jednak ze swoich aut i przesiadło się na pociąg w tamtym okresie. No więc teraz rząd postanawia wprowadzić znowu podobny bilet, ale już troszkę na innych zasadach, to znaczy bilet będzie droższy, bo cena za taki bilet będzie 49 euro. Ma on obowiązywać od kwietnia bądź maja. Nie wiadomo jeszcze, bo muszą wszystko tam oczywiście, jak to rząd dopiąć na ostatni guzik. No i słuchajcie, i będzie można zakupić taki bilet i wszystkimi regionalnymi pociągami jeździć po całych Niemczech. No fajne, fajne, prawda? Kupimy sobie bilet za 49 euro i możemy jechać. Bo teraz powiem wam, jeżeli na przykład byśmy chcieli kupić sobie bilet na przykład ze Stuttgartu do powiedzmy Monachium, no to taki bilet będzie kosztował, zaraz wam powiem, gdzieś sobie tu napisałam, 31 euro i 90 euro centów. Ale to wcale nie jest taka cena, powiedziałabym, ostateczna, bo możemy zapłacić mniej, ale pojedziemy dłużej i na przykład wtedy zapłacimy 23 euro 90 eurocentów, ale też może być dwa razy tyle i rezerwujemy sobie taki bilet i może się okazać, że akurat w tym okresie, co my chcemy pojechać, jest najwięcej ludzi i bilet automatycznie wzrośnie. I co wtedy możemy zrobić? Słuchajcie, ano w Niemczech mamy jeszcze coś takiego jak taką bankartę rabatową i są przeróżnego rodzaju takie karty, słuchajcie.
Możemy kupić sobie bankartę 25 na drugą klasę, albo 50, albo na pierwszą klasę. I wtedy taki procent dostajemy zniżki na zakupione bilety. No, tak to wygląda w Niemczech. Ale słuchajcie, mnie już nie ma w Polsce od 5 lat. Co prawda przyjeżdżam, tak jak sami widzieliście. Zachęcam Was oczywiście w tym momencie do wejścia na moje filmiki z Gdańska, które ostatnio wleciały. Także zaglądajcie tam i oglądajcie mój pobyt w Gdańsku. I wracając do moich pobytów w Gdańsku, oczywiście jak tam przyjeżdżamy, to nie korzystamy z pociągów. I ja niestety nie mogę nic powiedzieć na temat pociągów w Polsce, bo przeważnie jeżdżę jednak autem. I dlatego chciałabym, żebyście podzielili się ze mną w komentarzach, jak to wygląda w Polsce. Jak wygląda sprawa biletów na pociąg? Jakie są ceny? Napiszcie mi koniecznie, ile kosztuje taki bilet i czy fajnie się podróżuje w Polsce. Słuchajcie, ja kiedy mieszkałam w Polsce, jako młodsza dziewczyna, oczywiście jeździłam dużo pociągiem. Do Sopotu, do Gdyni, no naprawdę to połączenie, zresztą moja babcia mieszkała w Gdyni, więc my często jeździliśmy pociągiem właśnie z Gdańska do Gdyni, tak zwaną SKM-ką, niebiesko-żółty pociąg, który po prostu gnał do tej Gdyni. Później też często używam, dlatego że w Trójmieście to połączenie, no fajne jest, tą SKM-ka jest naprawdę super. I szybko ona łączy jednak to Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynię i tam jeszcze dalej, aż do Wejherowa. Ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj nie miałam za dużo takiej styczności z pociągiem. Żeśmy raz pojechali na Bawarię pociągiem po nasze auto. Od dealera odebrać auto, no to tam pojechaliśmy pociągiem i potem wróciliśmy autem. I powiem Wam, że byliśmy też bardzo zadowoleni, dlatego że praktycznie kupiliśmy sobie bilet online. Online sobie zabukowaliśmy bilet i bez problemu pociąg przyjechał, żeśmy wsiedli. Tak naprawdę wszyscy mieli miejsca siedzące, także nie było tego problemu. Jeszcze wtedy, co myśmy jechaliśmy pociągiem, jeszcze obowiązywały maski, więc podczas podróży trzeba było w tej masce siedzieć. Ale powiem Wam, że bardzo szybko i płynnie, dojechaliśmy do celu. Ostatnio, kiedy jechałam pociągiem, to właśnie miało miejsce latem, kiedy weszły bilety za 9 euro, postanowiliśmy spróbować wyjazd. Tak naprawdę chcieliśmy wyjechać tutaj stąd, spod domu. Chcieliśmy pojechać autobusem, a potem właśnie wsiąść w Metzingen, w pociąg i jechać do Stuttgartu. Ale się niestety to nie udało, dlatego że autobus nie przyjechał, albo być może my za późno przyjechaliśmy, bo muszę Wam zdradzić taką tajemnicę, że często my się spóźniamy. To jest ta nasza wada, że lubimy się spóźniać, więc nie będę tutaj zganiać na autobus, tylko bardziej tutaj obwinię siebie. Pewnie ja za późno wyszłam i dlatego ten autobus po prostu odjechał. No ale żeśmy jakoś tam dotarli na tą stację i z Metzingen żeśmy wtedy wyruszyli do Stuttgartu. Muszę Wam powiedzieć, że ten wyjazd akurat tamtego dnia nie był za fajny, a to dlatego, że bardzo dużo ludzi jechało w pociągu, żeśmy praktycznie nie mogli usiąść, także nasze dzieci siedziały na stopniach, myśmy z kolei stali całą drogę i ta podróż taka nie była za fajna. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to była sobota, dzień wolny, więc być może było więcej ludzi, być może ludzie po prostu więcej tak po prostu krajoznawczo wyjeżdżali sobie pozwiedzać, być może
Być może po prostu też tak jak my zakupili sobie te tanie bilety i aby wykorzystać to wiadomo wtedy na maksa korzystamy, żeby no żeby po prostu ten bilet, ta cena nam się zwróciła. No, ale właśnie jeszcze wracając do Polski, powiem Wam, że jako dziecko nawet uwielbiałam jeździć takim pociągiem. Nawet tutaj mogę Was odesłać do filmiku z mojego miasta. Tam Wam pokazuję przedszkole, do którego chodziłam. I muszę Wam tak powiedzieć, że naprzeciwko tego przedszkola były tory kolejowe. I oczywiście moja mama wracała z pracy jednym z takich pociągów żółto-niebieskich. I ja jako mała dziewczynka właśnie stałam tam na takim pieniku i patrzyłam na pociągi, czy jedzie ten pociąg. Oczywiście nie wiedziałam, że tych pociągów jest masa i każdy pociąg, który przejeżdżał, to dawał mi nadzieję, że zaraz ta moja mama mnie odbierze z tego przedszkola i będziemy razem wracać do domu. Także muszę Wam powiedzieć, że generalnie do pociągów podchodzę tak sentymentalnie. Lubię jazdę pociągiem. Powiem Wam szczerze, że nawet powiedziałabym bardziej niż autem. A to dlatego, że w pociągu jednak mogę sobie wstać, mogę się przejść, mogę rozprostować tak zwane kości. W aucie jednak musimy zatrzymać to auto i wtedy dopiero wyjść z tego auta i odpocząć. No. Ale muszę Wam powiedzieć, że ogólnie mieszkając w Polsce dużo jeździłam pociągiem, bo bywały takie dni nawet z pracy, że musiałam jechać z Gdańska do Warszawy. Jeździłam właśnie pociągiem i dużo używałam tego pociągu. Powiem Wam szczerze, że były spóźnienia, były, oczywiście, że były. Czasami jakiś czas trzeba było czekać, bo jakieś tam opóźnienie było, ale zawsze ten komunikat był podany i pociąg za jakiś czas po prostu przyjeżdżał i się wsiadało. Akurat jak jechałam takimi Intercity, to zawsze miałam miejsce zarezerwowane. Nawet nie wiem, czy można inaczej. Nie mam pojęcia. Ja miałam zawsze takie miejsce zarezerwowane. Oczywiście druga klasa, chociaż raz chyba też jechałam pierwszą klasą, myślę. I no, i się po prostu podróżowało, słuchawki na uszy, muzyka i się jechało. Ale wiecie co? Nie jechałam nigdy pendolino. Widziałam tylko, jak on wygląda na zdjęciach, bo niektórzy mi pokazywali właśnie, jak jechali pendolino, jak ono wygląda w środku. Widziałam też na zewnątrz, jak przyjeżdżało, ale szczerze mówiąc, nigdy sama osobiście nie siedziałam w takim pendolino w Polsce i nie jechałam. No. Ale jeżeli bym miała porównać pociągi tutaj w Niemczech do pociągów w Polsce, no nie da się ukryć, te pociągi w Niemczech, no widać, że one są po prostu nowsze, że są bardziej zadbane. Tak jest trochę to inaczej zorganizowane. Nie wiem, czy mi się wydaje, że tych linii jest więcej, że te miasta są po prostu bardziej połączone z pociągiem, bo nawet tutaj, gdzie ja mieszkam w małym mieście, to jest miasteczko, powiedziałabym, które należy do większego miasta. Tym większym miastem jest tutaj Reutlingen, a ja mieszkam w mniejszym miasteczku i to miasteczko też ma swoją stację kolejową i ono jest też połączone właśnie z innymi miastami, więc to też jest fajne, że ja stąd też mogę pociągiem sobie odjechać. Także nie tylko autobusem. No, także fajne jest podróżowanie pociągiem. To mi się podoba i na pewno zamierzam jeździć pociągiem i będę Wam pokazywać. Kupimy ładnie bilecik, zarezerwuję sobie bilet przez internet i weźmiemy tak zwany plecaczek, pewnie torebeczkę i po prostu pojedziemy sobie gdzieś na wycieczkę. Nie autem, a właśnie pociągiem. Bo to też jest fajne, tak po prostu siedzieć sobie przy okienku i patrzeć na zmieniające się widoki i słyszeć ten stukot tych kół po tych szynach. To też jest po prostu takie
No mówię, jak ja jeździłam z Gdańska do Warszawy, to mimo to, że miałam słuchawki na uszach i słuchałam często muzyki, to i tak po prostu ten stukot tych kół na szynach zawsze mnie tak uspokajał. I często wprowadzał mnie w sen, tak bym to powiedziała. Właśnie zamknęli szlaban i musimy tutaj czekać. Ale słuchajcie, ja tutaj tak często jeżdżę i powiem wam szczerze, że ten szlaban zamknął mi się dopiero drugi raz. I drugi raz muszę czekać, bo będzie jechał pociąg. Ale tak jest tutaj naprawdę fajnie skonstruowane, płynnie wszystko, że naprawdę w ogóle ja nie odczuwam tych torów, że one tu są. I mówię, drugi raz dopiero mi się zamknął taki szlaban. Także nie jest to na pewno jakoś tam uciążliwe. Zaraz zobaczycie. O, jedzie, jedzie. I przejechał pociąg. Bad Urach. Jedzie na Bad Urach. No i zobaczcie już. Cyk, cyk, cyk. Pii. Słuchajcie. Tam z tyłu widać ten mój stół. O, widzicie? To jest mój nowy stół, który, patrzcie, jak montowaliśmy teraz. I zobaczcie, pokażę wam. To jest blat stołu. I tak jak widać, jest to taka takie białe szkło. Już jest pierwsza nóżka. Łatwo to się kręci? No łatwo się kręci. Tylko stocznie. Mhm. Trzeba dobrze to pewnie wyprofilować, nie? No. Ale te nogi fajne. Fajne, nie? No. Nie no, stóp mega. Jeszcze zobaczymy, jak będzie się prezentował po złożeniu. A czy on wysokość ma dobrą? No. To jest regulowacz. On jest na 75 stronego. A ten na ile był? Też 75. Zobaczcie, to był nasz stary stół, a to będzie nasz nowy stół. Ten miał takie nogi. Drewniane, masywne. Może on tak nie wygląda, słuchajcie, ale on jest mega ciężki. Jedna osoba to w ogóle miałaby problem, żeby... Znaczy no, jakiś tam siłacz to by go podniósł. Ale wiecie dlaczego? Bo on ma tu jakieś takie wsporniki metalowe. O. Także to jest taki masywny stół z drewna. Nie wiem, może coś w nogach ma. Pedro, a może w nogach on ma jakieś złoto. Słuchajcie, ja nie wiem naprawdę, czym powinniśmy oddawać ten stół. Bo on jest bardzo dla mnie nietypowo ciężki. Może ma jakieś sztabki złota tu. Poprzedni właściciele może zostawili. Nie, Pedro? Nawet nie wiesz, że jesteś bogaty. No, zamiast w sejfie trzymali w stole. W nodze. Nie wiadomo jak, nie wiadomo co, ale wiadomo, że tak. Może ci pomóc trzymać. Jest. I ostatnia śrubka. Łatwowy. Ciężka praca. Nie było takie łatwo. Praca. Ale troszkę skombinowała i udało montować stół. I się udało. I zobaczymy teraz, jaki będzie wyglądał. No to co? Na razie wygląda tak. Na razie wygląda tak, słuchajcie, możecie podziwiać nogi, ale to jest mega ostre, także gdyby nie było tych podkładek, to po podłodze, po prostu po podłodze jest. No, a teraz moi drodzy, zobaczycie z prawidłowej strony stół. I tak się prezentuje nasz stół. Zobaczcie. O, z krzesełkami. A jutro przyjeżdżają nasze siedziska. Także tu będą nowe siedziska. I ten kącik będzie wyglądał inaczej. No ale ciekawa jestem, czy wam się podoba. Jak wam się podoba nasz nowy stół? Piszcie w komentarzach, czy ten lepszy, czy ten poprzedni był lepszy według was. No oczywiście jeszcze mamy tu lampę w stylu
niemieckim. Szkoda mi tej lampy się pozbywać, ale prawdopodobnie tu zawiśli całkowicie inna, pasująca do tego kącika. A teraz, moi drodzy, zabieram Was na dwór. Pójdziecie ze mną, bo słuchajcie, przyjechałam tutaj do swojego domu w Niemczech, Baden-Württemberg. I oczywiście mam swój widok na góry. No i chcę Wam go pokazać, bo jest naprawdę fajny. Dzisiaj jest fajna pogoda i dużo widać. Dlatego teraz przekręcę kamerkę i oczywiście wychodzę na dwór. Przekręcę kamerkę i zobaczcie koniecznie widok. O! I tak wygląda widok na góry. Taki piękny widok, widzicie? Jest pięknie. Pięknie, pięknie. A w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że ja słyszę jakieś ptaki. Aż dziwne. Aż dziwne, bo to przecież jeszcze nie jest wiosna. Ale słuchajcie, ja wyszłam w samym sweterku. Powiem Wam, że naprawdę jest ciepło. Troszkę wiecznie, ale fajnie. Tak wygląda. No ale my już wracamy. O, widzicie, jeszcze nie zmazaliśmy malunków Kasi, ale będę musiała zmazać. Co Wy robicie, kiedy wyjeżdżacie z domu? Co Wy robicie ze swoimi kwiatami? Bo mówię Wam, ja przyjechałam do domu i byłam załamana, bo mój piękny hiacynt, który tak mi zawsze pięknie kwitł, przestał to czynić i był prawie suchy. A ja po prostu nie wiedziałam, co zrobić. Na szczęście, jak go parę razy podlałam, to ożył, bo już się martwiłam, że mam po kwiecie. Koniecznie mi napiszcie, co należy robić w takich przypadkach, kiedy się wyjeżdża. Co Wy robicie, żeby te Wasze kwiaty nie uschnęły. Bo powiem Wam szczerze, o mały włos i mojego kwiata by nie było. A teraz Wam pokażę, już nie ma żadnych kwiatków. Kwiatki już poszły. Teraz są same liście. Ale oczywiście ja czekam na moje kwiaty. I zobaczcie, tak wygląda mój hiacynt. Pamiętacie pewnie, w jednym z filmików pokazywałam, ile on tutaj miał kwiatów. Także jak przyjechaliśmy, kwiaty były wszystkie obeschnięte i te kwiaty po prostu spadły. A liście były aż takie całe podkurczone. Teraz zobaczcie, teraz ładnie, bo dostały wodę i teraz z powrotem zrobiły się zielone. Także słuchajcie, ten hiacynt potrzebuje bardzo dużo wody pić. No po prostu pije wodę. Pije dużo wody. Także słuchajcie, ja już się z Wami żegnam, a Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzach na temat biletów w Polsce. Jak to wygląda? I czy w ogóle lubicie jeździć pociągiem? Szczerze Wam powiem, ja uwielbiam i zamierzam więcej jeździć. I do zobaczenia w następnym filmiku.